komunikacja przyszłości jest jak seks, tylko frajerzy będą za nią płacić. Nie jest to do końca prawda, bo trochę zawsze trzeba sypnąć kasą, czy to na komunikacyjny etat, czy to na narzędzie do tego, żeby komunikację prowadzić. Natomiast chciałem się zapytać, czy słyszeliście kiedykolwiek o Johnie Bondzie? On jest założycielem agencji Kirschenbaum, Bond i Partnerzy. On właśnie w złotych myślach, które po różnych częściach internetu można znaleźć, twierdził, że komunikacja przyszłości będzie mniej płatna. On w ogóle, jego agencja zaczęła specjalizować się w marketingu partyzanckim w Nowym Jorku. W ciągu 3 miesięcy od otwarcia już trafili do New York Timesa jako dosyć duże wydarzenie w tamtym okresie. A w tej chwili to, co oni robili w latach 80., nazywamy wiralami. Natomiast prawda jest taka, że komunikacja nie musi być wcale droga i my coś o tym wiemy. Dzięki social mediom możemy komunikować się z naszymi klientami, zakładać biura obsługi klientów, przywiązywać ich do marki, organizować konkursy, sprzedawać czy reklamować swoje nowe usługi czy produkty. My, mimo że jesteśmy narzędziem wspierającym standardowe procesy public relations po trosze też te social mediowe, to bardzo mocno fokusujemy się właśnie na mediach społecznościowych i na Facebooku, i na Twitterze, a w szczególności na LinkedIn, jako że działamy w B2B. To, co pomaga w komunikowaniu startupów i w ogóle firm, to jest także PR. I PR także nie bezpośrednio, ale pośrednio pomaga sprzedawać i usługi, i produkty. Ale tak naprawdę chciałem was zapytać, co można kupić za 129 zł. Strzelajcie. Gin, dobra. Albo drogą whisky. No. Tak, można kupić dużo alkoholu, można zabrać kogoś na kolację, można kupić nowy kapelusz, czy jak doradziły koleżanki dzisiaj z sąsiadującej z nami agencji, t-shirt Schema z nowej kolekcji robionej przez Aleksandra Wanga. Natomiast można też za te 129 zł zacząć komunikować swoją markę i tak naprawdę my to oferujemy i tym się zajmujemy i to próbujemy sprzedać w Polsce. I już nie będzie czarno-białych zdjęć, będzie więcej konkretów o samym Prowi. To jest, sorry, zły slajd. Prowi chcemy, żeby był ulubionym miejscem pracy każdego PR-owca, czy pracującego w agencji PR-owej, czy zajmującego się PR-em wewnątrz firmy. I zewnętrznym, i PR-em wewnętrznym. Tak naprawdę chcemy zastąpić 4 podstawowe narzędzia pracy PR-owca, czyli Excela, który służy do aktualizacji bazy mediów, Worda, który służy zawsze do przygotowania newsa, informacji prasowej i wygląda tak samo zawsze, ma swój template, ale nie jest to nic dla dziennikarza porywającego. Chcemy zastąpić wszystkie programy pocztowe, ułatwiając wysyłkę spersonalizowanych maili do dziennikarzy i follow-up, który także oparty jest w agencjach PR-owych często gęsto na Excelu, na robieniu notatek gdzieś w 8 kolumnie, potem wymienianie się tymi notatkami, modyfikacjami, gubieniem adresów, nieaktualizowaniem, etc., etc. Tak wygląda jeden z pierwszych modułów. W tej chwili w Prowi znajduje się 5 modułów. 15 września wystartowaliśmy z pełną wersją naszego produktu. Od bety rozrośliśmy się, żeby nie skłamać, 10 razy. Wprowadziliśmy wiele zmian, między innymi w tym module, który był bardzo podstawowy we wczesnej wersji Prowi. Dodaliśmy także moduł, czy możliwość zarządzania kontaktami do blogerów, liderów opinii, różnego typu influencerów, nie tylko dziennikarzy. Dlatego, że gdzieś podświadomie myślimy o sobie w kategoriach nie tylko CRM-a, tylko narzędzia, które nie tylko będzie ułatwiać standardowe procesy public relations, ale także te PR-owe wspierać. Drugim modułem w Prowi jest kreator do tworzenia stron z materiałami prasowymi. To jest sposób, który zaproponowaliśmy agencjom na pokazywanie swoich newsów od klientów.
Agencje przestają dzięki temu prezentować całego newsa w formie nudnego worda, tylko tworzą bardzo estetyczne i responsywne landing page, na których dziennikarz może pobrać załączniki przeznaczone już do druku, cięższe prezentacje przy niezaśmiecaniu skrzynki, bo na maila dostaje tylko linka do takiej informacji. Oczywiście na tych landingach może znajdować się każdy rodzaj załącznika, również z informacją tekstową powieloną. Znajdują się też social media buttons do udostępniania takiej informacji, załóżmy na Facebooku czy na Twitterze. I z oświadczenia wiem, że na przykład dziennikarze bardzo chętnie na Twitterze, jeśli czegoś nie publikują u siebie w gazecie, wrzucają jednak na Twittera. Także można podpiąć wszystkie wtyczki społecznościowe firmy. Szybkie wysyłki robione jednym kliknięciem, czyli tak naprawdę despersonalizowane maile do dziennikarzy, nieważne czy w bazie mamy 200, 300 czy 500 adresów, każdy dziennikarz dostaje ustawiony przez nas personalizowany nagłówek, czy tak zwane powitanie, więc jeśli jesteśmy na przykład z Karolem Jedlińskim z Pulsu Biznesu na ty, możemy napisać: cześć Karol, co słychać? I dalej wysłać mu informację prasową. Dostaje też tylko linka, oczywiście jest możliwość dołączania stopek i wszystkich informacji niezbędnych dziennikarzowi. Po każdej wysyłce oferujemy naszym klientom dokładne statystyki, to też bardzo długo poprawialiśmy w konsultacji właśnie też z naszymi stałymi klientami, jak to ma wyglądać, co będzie im ułatwiać najbardziej follow-up. Więc mamy w tej chwili dostępne statystyki ogólne, które pokazują tak naprawdę ilość wysłanych maili, ilość przejść na landing page ogólnie, czy odrzuconych adresów. Także statystyki w czasie, które agencji pozwalają wybrać najlepsze godziny wysłania informacji prasowych. Agencje PR-owe rzadko dostają narzędzie, czy korzystają z narzędzi, które pomagają analizować tak naprawdę cały proces media relations. To znaczy, wysyłając informacje prasowe, gdzieś jest taki przeświadczenie ze starej szkoły, bądź to z nowej szkoły, że najlepiej wysłać o godzinie 9 rano przed kolegium albo po kolegium zaraz, ale follow-up albo robi się tego samego dnia, albo dnia następnego. Jeśli tego samego dnia, to zwykle dziennikarze odsyłają nas na daleką, daleką wyspę, bo mają też dosyć telefonów po 2 godzinach od wysyłki maila, a jeśli następnego dnia, to na pewno stwierdzą, że nie dostali, więc nie ma złotego środka. Ale tutaj też trochę ich śledzimy dzięki temu, że mamy te linki w mailach. Widzimy dokładnie, kto odebrał, kto kliknął i kto zapoznał się z informacją prasową, ale także ile osób ściągnęło na przykład dany załącznik. Więc dziennikarz już się przed PR-owcem nie ukryje, ale przede wszystkim pomaga to budować relacje, bo nie dzwonimy bez sensu do, nie wiem, Łukasza Głąbickiego z gazeta.pl i nie proponujemy mu, czy nie pytamy się 10 raz, czy na pewno nie przeczytał informacji, albo czy może się zapozna, to wyślemy jeszcze 20. Bo dziennikarze też wtedy mają trochę dość takiej osoby. Ja sam byłem dziennikarzem przez lat 6 prawie, więc wiem, jak pracowało mi się z agencjami PR-owymi. Kolejnym modułem, który oferujemy klientom, to są biura prasowe. Całkowicie zautomatyzowane, bo z poziomu tak naprawdę samej aplikacji i publikowania landing page'a wybiera się tylko opcję i biuro się samo obsługuje. Natomiast też stwierdziliśmy, że fajnie będzie, jeśli zrobimy coś w tym kierunku digitalowego i wspomożemy trochę same agencje, które współpracują na przykład z wewnętrznymi działami SEO w firmach albo z innymi agencjami, i biura są optymalizowane pod Google'a. Można taką opcję włączyć bądź wyłączyć. Są też całkowicie szerowalne w mediach społecznościowych i znajdują się tam i działają trochę jak Dropbox, dlatego że stworzyliśmy też dodatkowy moduł Preskitu, gdzie załączniki i wszelkie dokumenty od firmy można wrzucać bez ograniczeń. Co prawda jeszcze nikt nie próbował wrzucić 2 giga, bo chyba nikomu się nie stało, bardzo tego zachęcamy, bo też sami byśmy sprawdzili, czy na przykład upload będzie do końca. Najwięcej wgrałem 1500, bo taki miałem plik akurat. Też ponieważ długo, długo rozmawialiśmy z naszymi klientami, jak pomóc im zwiększać trochę zasięg, bo nie ukrywamy, że mamy trochę konkurencji w Polsce i na świecie. Najstarszą firmą, która wspiera PR-owców w ogóle w zakresie komunikacji i tworzenia wirtualnych biur prasowych, czy właśnie zwiększenia zasięgu, jest NetPR. Ale my też stwierdziliśmy, że stworzymy coś na kształt feedu dla dziennikarzy. Też jak go uruchomiliśmy, robiliśmy akcje do redakcji, wysyłaliśmy faksy, zdobyliśmy 600 numerów faks redakcji w Polsce.
Spędziliśmy nad tym cały dzień i rzeczywiście okazało się, że połowa redakcji ma jeszcze czynne te faksy, a 68 dziennikarzy w ogóle nam odpowiedziało i się ucieszyło, że dostało faks, bo to takie było oldschoolowe. Więc te faksy istnieją, ale my chcemy zamienić je właśnie i na te linki i też dostarczać im najfajniejszych wiadomości od klientów. Nie każdy link i nie każda informacja do feedu trafia, na pewno nie każda trafia też na razie do dziennikarzy, bo po pierwsze ruszyliśmy z tym niedawno, po drugie też staramy się na razie nie automatycznie, tylko ręcznie trochę ten content wybierać dla dziennikarza, bo wiadomo, że na przykład zajawka imprezy, która idzie w poniedziałek po południu w newsletterze, a impreza była w sobotę, trochę się nie nadaje i automat na razie nam nie pozwala inaczej tego robić. To tak w sumie o naszym narzędziu, ale my nie jesteśmy tylko narzędziem i nie chcemy być tylko narzędziem. Chcemy być fajną marką, która tak naprawdę współpracuje ze swoimi klientami i to nam się na razie udaje. Co nas mówią i w ogóle takie podstawy trochę o nas. Istniejemy rok. W 24 października mieliśmy pierwsze urodziny. Aplikacja w wersji beta wystartowała na przełomie lutego i marca ubiegłego roku. Pełna wersja wystartowała 15 września, z czego bardzo się cieszymy, udało nam się już zdobyć 100 stałych klientów w Polsce. Chociaż liczyliśmy, szczerze mówiąc, na 120 czy 130 gdzieś w celach naszych sprzedażowych, ale ze 100 bardzo się cieszymy, bo to jest ta magiczna liczba, która gdzieś tam pozwala nam się już przebijać do agencji, mówić, hola, mamy 100 klientów, może też byście skorzystali. Bardzo aktywnie komunikujemy się z klientami, oni też to lubią, szczególnie tak jak mówiłem na Facebooku i LinkedIn. Twitter jest jeszcze w fazie trochę opracowywania jakby pomysłu na komunikację, którą będziemy tam prowadzić. Natomiast na Facebooku mamy w tej chwili 1900 fanów, jeśli dobrze pamiętam. I wśród naszej konkurencji jest to największa ilość, szczerze mówiąc. Cały czas się ulepszamy, bo cały czas mamy kontakt z naszymi klientami. Tutaj na sali jest Christian z Face Addicted, który też z nami współpracuje. Christian co jakiś czas ma, szczerze mówiąc, jakieś problemy, załóżmy techniczne z kontem, czy mówi, że to jest nie tak, bo to jest za trudne, razem z Kingą, która też obsługuje Face Addicted Proly. I my takie zgłoszenia traktujemy bardzo poważnie. Aplikacja 1.0 wystartowała w momencie, kiedy zebraliśmy pełny feedback od klientów. To znaczy tam nie ma nic, czego klient by sobie nie zażyczył, a potencjalne tam jest wszystko, co obiecaliśmy zrobić, plus dużo, dużo więcej ulepszeń. Cały czas mamy już zatiketowane i zapiwotowane kolejne zmiany, które też są wprowadzane albo po konsultacji z klientami, albo sami je wymyślamy, ale też konsultujemy je najpierw i z klientami, i z dziennikarzami. Dlatego, że naszym ostatecznym klientem, tak jak klientem agencji PR-owej, jest dziennikarz, więc w momencie, kiedy na przykład byłby, nie wiem, brzydki landing page, który średnio dziennikarz potrafiłby się po nim poruszać, to tracimy trochę i agencję, i dziennikarza, a tego nie chcemy. W internecie jesteśmy chwaleni za design, obsługę i szczerze mówiąc ładną szefową, bo to się pojawia, szkoda, że ja się nie ma, ale to się pojawia kilka razy w ciągu miesiąca, taki komentarz, że Proly jest fajny, ale ma fajniejszą szefową na przykład i ładniejszą. I robimy fajne low-costowe akcje i rzeczywiście my się z tym zgadzamy trochę, że za fajny marketing czy za fajną komunikację płacić nie trzeba. My też jesteśmy narzędziem, które to umożliwia firmom, to znaczy za 129 zł miesięcznie można prowadzić już komunikację i z dziennikarzami i ze swoją społecznością na przykład na Facebooku. A my w tej chwili wydajemy niecałe 200 zł. I jest to zwykle jeden post sponsorowany na Facebooku miesięcznie plus... jeden post sponsorowany na Facebooku tak naprawdę od 4 miesięcy bodajże. Nie przekroczyliśmy tej kwoty. 15 września jak startowaliśmy właśnie z akcją taksówka, która miała promować start naszej aplikacji, zastanawialiśmy się, jak to zrobić, przejrzeliśmy wszystkie po prostu możliwe internety, YouTube, Vimeo i trafiliśmy na film TEDxa. Oni wykorzystali taksówkarzy do tego, żeby promować swoją konferencję. To była super akcja, przeszkolili taksówkarzy. Taksówkarzy tam realizowali po 20 kursów dziennie, cały czas mówiąc o tym, jaka jest fajna konferencja się odbywa i że może pan pani wpadnie. I rzeczywiście TEDxowi akcja się bardzo sprawdziła. My trochę pomysł zmodyfikowaliśmy, bo stwierdziliśmy, że skoro mamy problem i wtedy mieliśmy duży problem, żeby umówić się na spotkanie w jakiejkolwiek firmie,
bo po pierwsze byliśmy mało znani, po drugie w B2B jest tak, że idzie się na przykład na spotkanie do korporacji, umawia się 3 miesiące, po czym spotkanie jest przełożone, trzeba czekać kolejny miesiąc, bo ktoś nie ma czasu i stwierdziliśmy, że dosyć tego, w takim razie podjedziemy po was taksówką i będziemy was wozić i tam zrobimy prezentację, rzeczywiście tam robiliśmy prezentację. Ludzie rejestrowali się sami na specjalnym landing page'u, gdzie wybierali po prostu datę i godzinę i miejsce, gdzie mamy przyjechać. Tutaj miało być wideo, ale nie ma. W 4 dni udało zrealizować nam się 24 kursy z przedstawicielami największej agencji w Polsce, influencerami i dziennikarzami, co też było cennym feedbackiem, jeśli chodzi o influencerów i dziennikarzy, bo powiedzieli nam, jak powinno wyglądać nasze narzędzie, żeby tak na zewnątrz, żeby oni fajnie, no załóżmy, czytali informacje prasowe. Tutaj na zdjęciu jest Monika Czaplicka, Trojan i Łukasz Głowicki z Gazeta.pl. Bywało hardkorowo, tutaj miał być filmik, jedna minuta. Przyjmowaliśmy każde wyzwanie, które ktoś nam rzucił na Facebooku, jeśli chodzi o dojazdy i tak się stało, że Paweł Luty poprosił nas, żebyśmy przyjechali do niego o 4 rano, gdzie byliśmy już strasznie schetani, bo pracowaliśmy nie dość, że wtedy jeszcze nad aplikacją, to jeszcze ta taksówka się urodziła i rzeczywiście wstaliśmy o 3, ruszyliśmy się, zamówiliśmy taksówkę, pojechaliśmy i odwieźliśmy go na dyżur. Ale okazało się, że ta akcja przyniosła nam i do tej pory przynosi dosyć fajne rezultaty. Na samej stronie mieliśmy ponad 10 tysięcy odsłon, z czego 2 tysiące prawie 100 unikalnych użytkowników i 150 nowych rejestracji. 38,5% ruchu wygenerowaliśmy z social mediów. Na Facebooku 219 nowych polubień, 251 komentarzy, 59 udostępnień i ogólny wzrost zasięgu o prawie 5000%. W internecie, jak wyliczyła Monika Czaplicka, mieliśmy aż 354 wzmianki w ciągu tych 4 dni. 226 pozytywnych, 0 negatywnych, 64% pozytywnego wydźwięku. Mówiono o nas prawie 4000 razy więcej niż wcześniej. I to jest przykład tej low-costowej akcji, która wyniosła nas 164 zł. 99 zł kosztował nas landing page na landingi.pl. 65 to nie jeden jedyny posponsorowany z wideo taksówki i wynegocjowaliśmy sobie taksówkę w iTaxi w barterze za tak naprawdę reklamę i za to, że oni będą mogli wziąć udział w tej akcji, bo im się strasznie spodobał pomysł. Znajomości, które nawiązaliśmy, były naprawdę bezcenne i do tej pory owocują, szczególnie, że ludzie, którzy nawet nie kupili wtedy Prowli, bo na przykład mają za małe zespoły albo nie prowadzą działań PR-owych, bardzo mocno polecają nas do tej pory i umawiają sami spotkania, więc też zyskaliśmy nowych ambasadorów marki przy okazji. Co jeszcze robimy i zanim się pożegnamy, chciałem was też zaprosić, zapoznać ze społecznością, którą chcemy stworzyć, którą tworzymy pomału. To jest blogowa społeczność profesjonalistów PR, więc jeśli zajmujecie się PR-em i chcielibyście napisać tekst albo coś pokomentować i podyskutować na tematy PR-owe, to zapraszamy na mistrzowie2planu.pl. Też bezpłatny test oferujemy każdemu, kto się zarejestruje, szczerze mówiąc. I w wersji freemium tam nie ma ograniczonego czasu na testy, można zrealizować jedną wysyłkę miesięcznie. I gdyby były jakieś pytania, to też jestem do dyspozycji. Mam nadzieję, że się zamknąłem w czasie i dziękuję za uwagę.